Cześć Wam, z tej strony Patryk. Dzisiaj chciałbym pokazać Wam, jak skonfigurować Node, żeby postawić taki prosty serwer do plików statycznych, w którym będziemy, stworzymy swoją stronę w HTML-u, CSS-ie, jeszcze możliwe że bez JavaScriptu, do, do późniejszego rozwoju. Także zapraszam. Więc e, mając e, e, pierwszy z kroków, który powinniśmy wejść, zrobić, w zasadzie, nie wejść, to jest wejść na stronę expressjs.com, e, znale znaleźć zakładkę Getting Started i w zakładce Getting Started możemy znaleźć taką e, sekcję jak Installing. E, żeby zainstalować naszego Noda w katalogu, w którym chcemy, Musimy najpierw stworzyć folder do tego. W moim przypadku będzie to folder blog. Następnie widzimy, że już taki folder istnieje, więc w moim przypadku będzie to po prostu wejście do niego. Wchodzimy do niego. Następnie inicjalizujemy nasz projekt za pomocą takiego menedżera plików, który nazywa się npm. No i tutaj nasz menadżer plików zapyta nas o kilka takich istotnych rzeczy, e, na przykład jak byśmy chcieli nazwać nas o, naszą paczkę. Naszą paczkę chcielibyśmy stworzyć, e, nazwać po prostu blogiem. Następnie wersja standardowo, opis, e, nasz pierwszy blog napisany w HTML i CSS. E, plik wejściowy, to nie chciałbym, żeby to był index.js, tylko serwer.js. E, testowa komendy na razie pominiemy, git repository też, słowa kluczowe również pominiemy, autora napiszę, że to jest Patryk Kusinowski. i tutaj web.gru. Następnie licencję po również pomijamy, no i npm zapyta nas, czy chcemy wygenerować taki pliczek package.json, który pozwoli nam na instalowanie dodatkowych, e, dodatkowych e, dodatków takich pakietów? Oczywiście, że chcemy. Po zainstalowaniu e, NPM-a chciałbym, żebyśmy mogli zainstalować na tym framework Framework.js i instalujemy to za pomocą komendy, która znajduje się w tle. Jest to e, e, komenda tutaj. Jest to NPM install express. No i chcielibyśmy to oczywiście zapisać. NPM pościąga kilka takich pa pakietów i zainstaluje to w naszym e, projekcie. Będziemy to widzieć w następujący sposób. To będzie wyglądać nam tak. I w tym mamy bardzo kluczowe e, rzeczy. Nasz projekt, który został stworzony za pomocą npm, jest zawarty w tych dwóch plikach: to jest package i package.log.json. Nie będziemy na razie skupiać się na tych, co znajduje się dokładnie tutaj. W ogólności są to wszystkie zależności, które są potrzebne do działania jakiegoś aplikacji czy tam projektu. Note Modules to taki folder, który pewnie już znacie. On zawiera tam wszystkie te pliki źródłowe, z których tam korzysta. Najczęściej są to różnego rodzaju zależności, biblioteki, pakiety takie, frameworki i tym podobne. Jest tutaj mnóstwo rzeczy. Ogólnie czasem wygląda to jak czarna dziura trochę. No dobrze, ale jeżeli zainstalowaliśmy już ExpressJS-a, to chcielibyśmy stworzyć w nim e, taki plik jak, e, jak serwer.js, żeby to był plik, który się automatycznie uruchamia. Więc klikamy, więc wpisujemy w terminalu, zależnie kto co woli, e, czy też wyklikujemy żeby stworzyć plik server.js. Ja stworzę to za pomocą terminala, za pomocą komendy touch i tu widzimy że już pojawił się plik server.js. Ja oczywiście uruchamiam to już za pomocą edytora kodu. Ja korzystam z koda od Microsoftu. No i mamy tak. Przeszliśmy sekcję zainstalacji, więc nas, nasz node jest zainstalowany. Teraz chcielibyśmy wyświetlić jakiś przykładowy Hello World Example, który pozwoli nam zobaczyć coś na tej stronie. Kopiuję to wszystko i wklejam. Tu są takie podstawowe linki, tu też znów nie będziemy na, na ten moment się skupiać, jak to wygląda. Chciałbym teraz uruchomić z kolei ten Node.js i sprawdzić, jak to działa. To będzie Node i Server.js. Uh -huh. Serwer został uruchomiony, zatem możemy teraz, e, korzystając z tego linka, który jest podany w naszym terminalu konsoli, wkleić go w przeglądarkę i tutaj, i uruchomić po prostu. I widzimy, że nasza strona została uruchomiona z e, takim właśnie e, tekstem Hello World. Niestety nie, na ten moment nie chcielibyśmy, żeby to tak działało. Chcielibyśmy tylko serwować pliki statyczne, bo. E, to jest nam potrzebne do tego, żeby stworzyć stronę, po prostu nie chcieliśmy korzystać z takich długich linków. Zaraz pokażę o co chodzi. W takim razie powinniśmy teraz stworzyć folder public, w którym umieścimy nasze całe pliki, wszystkie pliki strony. I tu w folderze public będą to pliki statyczne, więc skorzystamy nadal z dokumentacji Expressa i skorzystamy z zakładki static file. Tutaj szukamy e, linijki, która pozwoli nam serwować pliki statyczne. Podmieniamy linijkę get ze slashem, która zwraca nam e, zwykły tekst hello world i zamieniamy to na, express, e, na app, use express static public. Chodzi o to, że wszystko to, co znajduje się w folderze public, jest automatycznie serwowane na naszą stronę internetową pod tym linkiem, adresem. Hmm. Hmm. Teraz, żeby z tego skorzystać, musimy wyłączyć nasz serwer aktualny i uruchomić go jeszcze raz. Aplikacja znowu się uruchomiła, więc możemy teraz kopiować link, który się znajduje i zobaczyć, czy uruchomienie działa. OK, wychodzi na to, że teraz nasz pliki nie może znaleźć odpowiednio slasha, czyli nie ma najpewniej naszego pliku. Wchodzimy do folderu Public i tworzymy tutaj nowy folder, nowy plik, znaczy, który nazywa się index.html. Index HTML. Tak, chcemy go zapisać z, z rozszerzeniem HTML. Nie może być to txt. Odświeżamy. No i widzimy, że nasza strona już działa praktycznie tak jakbyśmy chcieli, teraz tylko wejdziemy do e, naszego VS Code i tutaj wpiszemy taki przykładowy e, szablon html w wersji piątej i w sekcji body dopiszemy, że to jest nasz blog. Po zapisaniu tego klikając Ctrl S przechodzimy do przeglądarki i klikamy F5, żeby odświeżyć. Widzimy tutaj, że nasza, nasz plik został zaserwowany. No, i tutaj moglibyśmy troszeczkę bardziej już rozwinąć ten temat, po czym naprawdę tak jest plik indeks HTML? Indeks HTML to jest taki plik, który jest interpretowany w przeglądarce. Przeglądarka właściwie otwiera takie pliki, które są przesyłane przez różnego rodzaju serwery i je odczytuje. Składnia tego pliku wygląda następująco. Oczywiście w wielu stronach internetowych, takich firm jak chociażby e, Facebook czy Google, nie będzie to już tak czytelne jak mamy tutaj. I to jest celowy zabieg, żebyśmy też nie grzebali po ich plikach bez ich zgody. W naszym przypadku, jeżeli tworzymy bloga, ten kod, który tutaj będzie dla nas czytelny, i nauczymy się o co dokładnie chodzi e, z tym wszystkim, żeby. E, żeby to po prostu pisać ładniej, fajniej i wygodniej na ten moment zakończymy e, za chwilę e, w następnym odcinku pokażę Wam jak stworzyć taki przykładowy e, stronę, gdzie będziemy mieć już podstawowy layout naszej strony internetowej e, w którym będziemy mogli zamieszczać nasze posty e, i zapraszam na kolejny odcinek